Pasza i dzisiaj nagrywam kolejną część dotyczącą jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego i odnalezienia zwłok pięciu, tak naprawdę zwłok pięciu trupów Tryńczy. Jest to głośna sprawa, chodzi tutaj o nastolatków, którzy zginęli w wypadku samochodowym nieszczęśliwym, wpadli do rzeki Wisłok. No właśnie, jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jest to tak naprawdę drugi filmik, ponieważ już jeden nagrywałem, natomiast jest tutaj wiele informacji doszło, tak naprawdę myślę, że warto nagrać tutaj filmik, uzupełnić te informacje. Przede wszystkim tak, no oczywiście media tutaj nie wszystkie nie padały, że Krzysztof Jackowski jest tutaj osobą, która wskazała to miejsce, gdzie znajdują się te osoby, tak, no czy może precyzyjnie to określić, gdzie znajduje się ten samochód, tak, że co się stało z tymi osobami w ten sposób, bo trzeba pamiętać, że pierwotna hipoteza była taka, że te osoby uciekły gdzieś na Sylwestra do miasta, to była mała miejscowość, czy z mała miejscowość, taka była hipoteza rodziny, tak, że może chciały się dziewczyny wyrwać z chłopakami i tak dalej, nie? Natomiast tutaj jedna tutaj tak naprawdę z osób związana właśnie z tymi dziewczynami, bo przypomnę, zginęło tam praktycznie 5 osób, 3 dziewczyny oraz 2 chłopaków, dziewczyny w wieku 18, 19, 16 lat, 2 siostry 18 i 16-letnia oraz kuzynka 19-letnia, no więc i 2 chłopaków tam 20-paroletnich, którzy byli kierowcami, znaczy jeden z nich był kierowcą, drugi był tutaj jego kolegą. No właśnie, jedna tutaj tak naprawdę z kobiet związana z tą rodziną, na szczęście, co uważam, zwróciła się o pomoc do Krzysztofa Jackowskiego właśnie w tej sprawie, uzyskała od niego mapkę i tą mapkę, to z tą mapką po prostu udała się do policji, tak? Jak zwykle policja po prostu lekceważyła tą mapkę, no bo co to tam jakiś tam, co mi do jasnowidz napisał, będę szukał po prostu i tak dalej. Jak zwykle Krzysztof Jackowski miał rację, tak, czyli w 100% dobrze wskazał miejsce. Tak jak mówię, nie ma tutaj się licytować tak co do metra, co do centymetra, ale rzeczywiście wskazał to miejsce. To było 180 metrów, około 180 metrów od mostu. Co ciekawe, żeby to potwierdzić, żeby tutaj uwiarygodnić, tak, przypominam, że nie jestem adwokatem Krzysztofa Jackowskiego, ja przedstawiam informacje rzetelne, obiektywne, bazuję na podstawie faktów, tą informację, że ten samochód z 5 zwłokami został odnaleziony, wskazał także, że to wskazał po prostu Krzysztof Jackowski, mówił o tym także sołtys tej miejscowości właśnie, gdzie zostały znalezione, gdzie został odnaleziony ten samochód. Ten sołtys rozmawiał tak naprawdę z jednym z dziennikarzy, nie wiem, czy z dziennikarką, czy z dziennikarzem, teraz żeby wam tu nie pomylić, chyba wirtualnej Polski wiadomości, tak, z wirtualnej Polski, w każdym razie dziennikarzem po prostu, i potwierdził w rozmowie z dziennikarzem, że pierwszą osobą, która wskazała, był Krzysztof Jackowski. Ta osoba związana, jakaś to była kobieta, która była związana właśnie z tymi osobami poszkodowymi, zwróciła się o prośbę do Krzysztofa Jackowskiego. Krzysztof Jackowski przygotował tą mapkę i na bazie tej mapki po prostu odnaleziono po prostu ten samochód z tymi 5 osobami, tak? No sprawa jest bardzo zagadkowa. Teraz można powiedzieć, że dochodzą tam nowe wątki. Mówi się, że policja mówi o tym, że będą przeprowadzane badania toksykologiczne pod kątem tutaj zawartości alkoholu oraz środków jakichś odurzających, może dopalaczy i tak dalej. No aczkolwiek, no trzeba pamiętać, no nie ma co oferować tak naprawdę wyroku jeszcze przed, tak? Może to był rzeczywiście nieszczęśliwy wypadek, a my tu będziemy mówić tak, że może jechali tam pijani albo tak dalej. Nie, nie, bez sensu. Poczekajmy na badania toksykologiczne. Także Krzysztof Jackowski miał 100% racji, jeśli chodzi o to, gdzie ta osoba, gdzie ci młodzi ludzie znajdowali się. Tam była sprawa skomplikowana z tego względu, że to wszystko działo się praktycznie w święta. Drogi puste, bo każdy siedzi sobie po prostu w domu przy rodzinie. Do tego w tym czasie jeszcze padał deszcz, co spowodowało z kolei, że wszelkie ślady, ta droga po prostu Tryńcza, ta miejscowość po prostu, ta droga w pobliżu tej rzeki Wisłok, to był taki żwir, tak, czy szutr, tak, jak to można nazwać, nie była asfaltowa, więc deszcz także po prostu utrudniał tutaj poszukiwanie tych osób z tego względu, że zaciera tak naprawdę ślady tego samochodu.
No i wiadomo, że ci młodzi ludzie zginęli w wypadku tutaj drogowym, no tragiczna śmierć. Teraz tak, ktoś powie, no, czy oni nie mogli wybić szyby, nie mogli po prostu wyjść z tego samochodu? Nie mieli szans, nie mieli żadnych szans, nie mieli nawet 1% szansy, z tego względu, że ten samochód prawdopodobnie przed tym, jak wpadł do rzeki, przewrócił się, czyli wpadł on po prostu do góry nogami, kołami do góry wpadł do rzeki i pomimo tego, że rzeka nie była jakaś bardzo głęboko, bo miała 3 metry, tak, to po prostu nie mieli jakichkolwiek szans, no bo wyobraźcie sobie, macie zwykły wypadek samochodowy, przewracacie się, to jest wam ciężko się wykaraskać z takiego samochodu nawet na ulicy, a co dopiero wpadacie do wody, gdzie macie nurt, macie po prostu ten, gdzie macie nurt, tak, prąd wody, nie ma jakiejkolwiek szansy, tak, nawet nie mieli szans na to, żeby wyciągnąć telefon po prostu, żeby zadzwonić. Jakiś tam świadek po prostu mówi całego tego zdarzenia, czy świadka nie ma, tak, bo gdyby był świadek, to od razu by zadzwonił na policję. Natomiast ktoś coś tam mówi, że niby tam kierowca był widziany, jak trzyma telefon podczas po prostu właśnie tej jazdy, że zanim po prostu doszło do wypadku, to on rozmawiał przez telefon. Po pierwsze wątpię, żeby to było możliwe, tak, żeby to rzeczywiście miało miejsce. No bo przede wszystkim tak, jechali Tico i Tico to jest mały samochód, jechali w piątkę, byli ściśnięci praktycznie jak ogórki w słoiku. Wątpię po prostu, żeby tam był taki gwar, rozmowa i tak dalej, żeby tu kierowca jeszcze rozmawiał po prostu przez komórkę, tak. Ludzie mówią, że no to uważam, że to było po prostu najbardziej takie chamskie jakby komentarze, że tak to się kończy właśnie, jak chce się zaszpanować po prostu, jak chce się pokazać dziewczynom po prostu, wiecie, prędkość i tak dalej, nie? Że inaczej by nie zaimponowali dziewczynom, gdyby właśnie tam nie docisnął gazu i tak dalej. No bez przesady nie ma co ferować wyroku, tak? Gdyby tam były jakieś istotne ślady hamowania, to mogłoby świadczyć o tym, że oni jechali szybko po prostu, jechali po prostu szybko i na przykład hamowali, gdzieś tam nie wyrobił i tak dalej. Natomiast tych czynników może być wiele, tak? Może być taka sytuacja, że jechali po prostu przepisową prędkością, a na przykład zwierzę im wyskoczyło nagle po prostu w ostatniej chwili, tak? Przypominam, że to jest okres świąteczny, że po prostu, wiecie, ludzi nie ma na ulicach, jest mniejszy po prostu jakby ruch. Zwierzęta mogły się poczuć trochę bardziej pewne, wyszły gdzieś po prostu na drogę i on nagle skręcił, tak? Myślał, że jeszcze wyrobi na przykład i okazało się, że nie wyrobił. Zrobił drastyczny jakby manewr po prostu i w ten sposób wpadli do po prostu do rzeki, tak? I to też nie ma jakby tutaj dużego znaczenia, czy on jechał Tico, czy by jechał Porsche, czy Ferrari. Jeżeli samochód trafia do góry nogami, praktycznie kołami do góry trafia do rzeki, to są nikłe szanse na to, żeby się wydostali. Absolutnie tragiczna śmierć. To jest masakra jakaś po prostu. Najgorsze jest to, że nie było świadków całego tego zdarzenia praktycznie. Ale, no bo gdyby świadkowie byli, to by po prostu mogli szybko zareagować. Ale Krzysztof Jackowski tutaj bezbłędnie wskazał miejsce, przygotował mapkę. Ta mapka po prostu została wysłana do jednego z członków rodziny. I rzeczywiście to jest informacja, którą potwierdza sołtys, tak? Potwierdza sołtys, że taka mapka po prostu pojawiła się, że na bazie tej mapki były prowadzone poszukiwania. Myślę, że jest to bardzo ważna informacja, ponieważ podczas takich akcji poszukiwawczych w mniejszych miejscowości sołtys odgrywa jednak istotną rolę, tak? Jest policjanci, no może nie, to nie chodzi o to, że sołtys bierze udział, tak? Biega z lupą i po prostu jest detektywem, natomiast bierze się pod uwagę, tak? Opinię sołtysa, bierze się go po prostu podczas takich poszukiwań, gdzie tu mogliby na przykład skręcić jakieś szuwary, wjechać jakieś tereny i tak dalej, więc myślę, że sołtys po prostu jest osobą najbardziej tutaj wiarygodną, poinformowaną, i że jeżeli on rzeczywiście tak mówi, tak, że pierwsza była taka sytuacja, że tutaj jedna z kobiet z tej rodziny przyszła do policji, czy do niego, do sołtysa, po prostu do tej ekipy poszukiwawczej wskazała to miejsce, no to rzeczywiście jest to bardzo dobra wiadomość. Trzeba pamiętać tak naprawdę, że policja, czy wszelkie tam ekipy ratownicze, poszukiwawcze chciały prowadzić poszukiwania na całej długości jakby tej rzeki Wisłok. Natomiast wskazanie przez Krzysztofa Jackowskiego, że to jest w odległości 180 metrów, tak naprawdę bardzo mocno zawęziło pole poszukiwania, tak?
Znaczy, to oczywiście nie odbyło się w ten sposób, że Krzysztof Jackowski zadzwoni do policji, policja będzie wykonywać to, co Krzysztof Jackowski powie. Natomiast ten trop został zbadany, ten Krzysztofa Jackowskiego, a mianowicie policjanci najpierw tam płynęli wódką i sprawdzali tam jakimś tam, nie wiem jak się nazywa tym, co dźgali po prostu dno, sprawdzili rzeczywiście, co jakiś jest tam po prostu samochód, jakiś jest przedmiot, potem zszedł nurek, który potwierdził, tak, że to jest to Tico, że to są właśnie te osoby i tak dalej. Bo też trzeba pamiętać, że w rzece mogą być różne samochody, może rzeka przynieść z prądem jakiś samochód inny, tak, jakiś stary, to nie jest powiedziane, że tak. No, w każdym razie to był ten właśnie samochód, znaleziono piątkę tych młodych ludzi, absolutnie ogromna tragedia po prostu tutaj dla mieszkańców. No, tam jeden z ratowników mówił, że chyba od 20 czy 40 lat służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, takiego wypadku nie widział, tak? Tak to właśnie wygląda, także jest to uzupełnienie do pierwszego filmiku, odsyłam osoby zainteresowane, które chcą się dowiedzieć na temat tego wypadku więcej, na temat Krzysztofa Jackowskiego, do mojego filmiku pierwszego. Jest to drugi filmik, który jest uzupełnieniem tych informacji, uzupełnieniem faktów, uzupełnieniem także potwierdzeniem tego, że tutaj, że Krzysztof Jackowski wskazał bezbłędnie, precyzyjnie, co potwierdza sołtys Tryńczy, miejscowości, gdzie został znaleziony ten samochód i ci młodzi, niewinni ludzie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.